Ponieważ jest kilka minut, jak to się mówi, w czasie, to a propos tych ciał jatrogennych podzielę się z Państwem taką sytuacją. Przed laty asystenci dzwonią i mówią tak, niech Pan koniecznie przyjedzie do kliniki bardzo szybko, bo jakieś dwie damy chcą tylko z profesorem. A pomyślałem sobie... Więc przychodzę cały zespół zestresowany i mówię, pytam się, co koledzy? Oni mówią, panie, nie chcą z nami w ogóle rozmawiać. I tak się zachowują. Chodzą nerwowo. Zobaczyły, że jestem. No, nareszcie pan jest. Słucham. Proszę pana, przyjechałyśmy z Zielonej Góry. A w tym czasie było winobranie w Zielonej Górze. Godzina 20, już grubo po... Więc mówię, słucham, chcemy, żeby nas pan zbadał. Taki nerwowy, szybko poruszają się. A mówię, proszę bardzo. No. Więc proszę uprzejmie położyć się w ambulatorium, badamy. Kolega mi asystuje. Pierwszą badam. A zresztą ładne, przystojne, śliczne dziewczyny. Zakładam wziernik i co widzę? Nie. Nie. Patrzę, kurczę pieczone i nie wierzę. I zakładam ten wziernik bardziej, bardziej, bardziej i mówię, jasny gwint, włochate, wielkie, potężne. I chwytam go, zapiera się i nie chce wyjść. Więc jeszcze mocniej go korcangiem, ciach, ciach, wyciągam. Piękny, z borsukowym włosiem pędzel do golenia. Do dzisiaj go mam. Natomiast u drugiej damy mówię sobie, no po cholerę mi dwa pędzle. Ale też delikatnie zakładam, już nie ma tego obrazu charakterystycznego, ale jakieś takie refleksy świetlne. Wyjmuję delikatnie, koledzy mi podają taki specjalny korcang z gumową nakładką. Wyciągam i co się okazuje? Kieliszek w kształcie kulawki, włożony tym trzymadłem w tamtą stronę. I też go mam do dzisiaj. Kolegą specjalnych gości częstuję oczywiście. Kończąc, chcę Państwu powiedzieć, że były bardzo eleganckie, bo mówię tak, no, drogie dziewczyny, asystent mówi, pan profesor specjalnie przyjechał, już 23, a one mówią tak, mamy dla pana fajne wino. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy ktoś chciałby zadać pytanie panu doktorowi? Bardzo proszę. Metalowy element na rękę. Zapięcie chusty. Aha, rozumiem, że chusty mają metalowe jakieś elementy, tak? Aha, dobrze, to dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z pani... Tak, ja pani profesor, bardzo proszę. Czy ta pacjentka przedtem miała jakąkolwiek operację w pierwszych 30 latach życia? Nie miała. Nie miała żadnej operacji. Niestety nie miała, właśnie. Ale na pewno, bo to... A drugie, powiedzmy, to już jest tylko uwaga, że wszystkie chusty, wszystkie igły w Stanach Zjednoczonych mają kodery, także są, że tak powiem, klik, klik, klik. Jak operacja się kończy, to zarówno ilość chust, jak i igieł i wszystkiego się musi zgadzać. Bogu dzięki, w Polsce jeszcze tego nie ma. Nie, żartowałem oczywiście. Prawda jest taka, że są znakowane też.
Nie zaszyjemy jamy brzusznej, jeżeli pielęgniarka operacyjna nie powie nam, zgadzają się chusty, zgadzają się gaziki, zgadzają się narzędzia. Nie mamy dekoderów, ale skoro mamy czas, to żeby zmienić płeć. I pan profesor Karmowski opowiadał o dwóch damach, a ja chcę opowiedzieć o jednym panu. To sekundę będzie trwało. W jednym z oddziałów chirurgicznych na ostrym dyżurze przyjęty zostaje 34-letni mężczyzna z objawami niedrożności przewodu pokarmowego. Wywiad żaden, pełne wskazania do zabiegu operacyjnego. Otwierają koledzy brzuch, sprawdzają jelito. W okolicy zastawki Bauchina kończy się jelito cienkie, zaczyna jelito grube. Wyczuwają jakieś coś, tak jak podobnie jak tą chustę. Nacinają jelito i co wyjmują? Prezerwatywę wypełnioną wodą zawiązaną sznureczkiem. Nie mam tej prezerwatywy. Po zabiegu operacyjnym lekarz operujący pyta tego pana, panie, trzeba było powiedzieć, co, jak to się stało. Panie doktorze, miałem gardło chore, grzałem gardło. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby? Bardzo proszę, panie profesorze. Tak a propos przemieszczania się tych ciał obcych z wnętrza na zewnątrz i tak dalej. A przykład tego noworodka operowanego z zarośnięciem przełyku, gdzie zakładamy klipsy od zewnątrz, to dwa razy się zdarzyło, że mamy przyszły do mnie i przyniosły ciało obce w postaci klipsa, który pozostawiony wśród piersiu dostał się do drzewa skrzelowego i został wykrztuszony na zewnątrz. Także to jest możliwe. Ale drugi bardzo ciekawy przypadek też z naszej kliniki, przyjęliśmy 12-letniego chłopca z kamieniem w pęcherzu. To się zdarza, kamica pęcherza moczowego, prawda? Ale kamień duży, no trzeba go było wyjąć operacyjnie. Kiedy otworzyliśmy pęcherz, okazało się, że ten kamień to jest wyinkrustowany kamieniami 12-metrowa żyłka. No w jakiś sposób musiała się u chłopca w pęcherzu znaleźć. Po zabiegu to taki rezolutny 12-letni chłopiec, pytamy się, słuchaj, no jak to się stało? Czy to włożyłeś sobie? No tak. A nie bolało cię? Bolało, ale dało się wytrzymać. Ale rozumiem, że nie ma pytań do pana doktora Trki, tak? Bardzo dziękuję. Nie, dobrze. Bardzo proszę, proszę państwa, to już tylko na zakończenie tego bardzo bym powiedział paraseksualnego tematu. A mianowicie, proszę państwa, to jest fakt autentyczny z czasów studenckich, więc ja się muszę cofnąć dobrych 30 parę lat. Byłem na 5 roku starostą roku Wydziału Lekarskiego i miałem okazję mieszkać w akademiku, który już nie istnieje przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, z kolegą, który był starostą wówczas oddziału stomatologii Wydziału Lekarskiego. I ponieważ, jak państwo doskonale wiecie, były koła zainteresowań. Oczywiście na Wydziale Lekarskim funkcjonowało koło ginekologiczne, ale kolega starosta, stomatolog, widocznie pod namową swojej grupy, kiedyś mnie zapytał, mówi, słuchaj, czy nie pomógłbyś mi pójść do profesora, wtedy profesor Jabłoński był na dyrekcyjnym szefem, i może byśmy też założyli kółko w tym wypadku ginekologiczne. No nie zaskoczyłem, przyznaję się zupełnie uczciwie i zgodziłem się. Mówię, dobra stary, umówimy się z panem profesorem. Pan profesor nas przyjął, nie powiedziałem najpierw jeszcze o co chodzi. Siedzimy z kolegą i referujemy sprawę. Wtedy pan profesor Jabłoński się odchylił w takim fajnym fotelu i zaczął się strasznie śmiać. I mówi tak, wiecie kochani, długo praktykuję, bardzo długo już żyję. Wszystko tam widziałem, ale żeby zęby tam rosły, nie widziałem. A czy widział ktoś obrączkę ślubną na penisie? Widziałam. Nie dało się jej zdjąć. Musiał przychodzić specjalny do przecinania, z przecinakiem. Ogłaszam przerwę 15-minutową.
uspokójcie się.